największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. W dzisiejszym wydaniu wystawa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu. Góralskie cytanie na PPWSZ. Drugi rodzinny festyn w Zaskalu. Dobry wieczór, jest wtorek, 14 czerwca. Izabela Suska, zapraszam na wydanie. W Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza można oglądać wystawę poświęconą wybitnemu etnografowi Bronisławowi Piłsudskiemu, bratu marszałka Józefa Piłsudskiego. O związkach Bronisława Piłsudskiego z Zakopanem Marcin Szkodziński. Wystawa zatytułowana Bronisław Piłsudski, niezwykły brat marszałka, została zorganizowana z okazji 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego. Jest to postać niezwykle zasłużona dla Muzeum Tatrzańskiego, lecz zapomniana przez Zakopiańczyków. Bronisław, oprócz tego, że był wybitnym uczonym światowego formatu, był bardzo zasłużony dla Muzeum Tatrzańskiego. Przy tym wydaje mi się, że dosyć nieobecny w naszej świadomości Zakopiańczyków. Także postanowiliśmy skorzystać z okazji, że jest taka rocznica okrągła i urodzin i właściwie nawet nie przypomnieć, tylko opowiedzieć o tej postaci. Bronisław po zamachu na cara Aleksandra III został zesłany na Sachalin. Tam dzięki Cesarskiej Akademii Nauk jako etnograf prowadził badania rdzennej ludności. Do Europy Bronisław Piłsudski dotarł przez Stany Zjednoczone i przybył w 1906 roku do Zakopanego, gdzie przebywał na urlopie jego brat Józef. Zakopane tak bardzo spodobało się Bronisławowi, że wielokrotnie tu wracał. Zachwyciło go tutaj wszystko, góry, kultura górali podtatrzańskich. Bronisław był wybitnym etnografem i doceniał wartość tej kultury, która tutaj była. W latach 1912-14 przemieszkiwał w Zakopanem, wtedy zajął się na poważnie badaniami etnograficznymi. Jest niezwykle zasłużony dla Muzeum Tatrzańskiego, ponieważ zebrał bardzo ciekawą kolekcję etnograficzną, ponad 200 eksponatów etnograficznych, które w całości pokazujemy po raz pierwszy w naszym muzeum. Wystawa podzielona jest na trzy ekspozycje. Pierwsza dotyczy eksponatów pozyskanych przez Bronisława Piłsudskiego. Druga to miejsca w Zakopanem związane z tym etnografem i trzecia ukazująca Bronisława wśród Ainów. Najważniejszym eksponatem jest jego portret pędzla Adamasa Warnasa Litewskiego, malarza, który namalował Piłsudskiego w Zakopanem. Natomiast ten portret zniknął po wojnie i nie można go było odnaleźć i muzealnicy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odnaleźli go w zeszłym roku i teraz na naszej wystawie jest prezentowany po raz pierwszy. Na ramie niedawno odnalezionego obrazu widnieje już nieaktualny napis: starzec w japońskim kimono, malarz nieznany. Wystawę można oglądać do 13 listopada w zakopiańskiej willi Oksza. W auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się akcja Góralskie Cytanie. Sprawdzamy, kogo gościła uczelnia. Akcja Góralskiego Cytania to już trzecie takie spotkanie, które pomaga w kultywowaniu
i zahamowaniu zanikania gwary, szczególnie u młodych ludzi, którzy brali udział w konkursie czytelniczym. Jest on realizowany w ramach programu Nieprzemijające Wartości, zakładającego promowanie treści z zakresu edukacji regionalnej. Chcę wyrazić ogromną radość w imieniu małopolskiego kuratora oświaty, pani Barbary Nowak, za kolejną edycję konkursu czytelniczego gwarowych tekstów literatury regionalnej. Konkurs, który wszedł już w tradycję Podhala, a obecnie objął również swoim zasięgiem Spisz i Orawę. Zależy nam na tym, ażeby dzieci i młodzież posiadała wiedzę z zakresu edukacji regionalnej, ażeby czuła się związana ze swoją małą ojczyzną oraz również miała świadomość podtrzymywania tradycji regionalnych. W tegorocznym wydaniu wziął udział również Spisz, który pełnił funkcję gospodarza. Dlatego mógł pokazać swoje stroje, przedstawić pieśni i tańce, czyli najzwyczajniej w świecie podzielić się swoim folklorem. Właśnie tak wygląda strój mężatki z Jurgowa, ze Spisza. Strój ten zakładały mężatki tylko w czasie wielkich uroczystości, wielkich świąt. Strój, który dzisiaj mam założony, jest oryginalnym strojem. Dostałam go od swojej babci, a moja babcia jeszcze od swojej babci, także na pewno ma ponad 100 lat. Konkurs został rozstrzygnięty w 3 edycjach, osobno podhalańskiej, orawskiej i spiskiej, z podziałem na kategorie dzieci klas 1, 3, 4, 6, szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalną. Znaleźli się również chętni ze szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z uczestników czytał odpowiednio do swojego regionu tak zwaną czytankę, których powstanie zawdzięcza się doktor habilitowanej Annie Mlekodaj, starszemu wykładowcy w Instytucie Humanistycznym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Oprócz konkursu czytelniczego przyznano również nagrody w dziedzinie plastycznej. Odbył się konkurs. Najpierw był konkurs na etapie szkolnym, który wyłonił najlepsze 2 osoby. I następnie była eliminacja na etapie rejonowym, która wyłoniła laureatów, 3 osoby z każdej kategorii. Przez odrębności kulturowe wśród górali tatrzańskich, które nawet współcześnie są widoczne, takie spotkanie jak to daje możliwość do wspólnej integracji. Jest więc ono ciekawym i godnym kontynuowania. W Zaskalu specjalnie dla rodzin wielodzietnych zorganizowano festyn pod hasłem Wesoła Rodzina. Sprawdzamy, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy. Związek Dużych Rodzin 3+, działa przy gminie Szaflary już od 2 lat. Podstawowym celem tej organizacji jest promocja zakładania wielodzietnych rodzin i wspierania ich na co dzień. Aby ułatwić codzienność takich rodzin, związek stara się o przyznanie specjalnych ulg. Rodziny wielodzietne wspaniale się integrują, wspaniale się bawią, umią pomagać jeden drugim. Naprawdę jest taka więź między nami. To nie jest tak, jak jest naświetlane, że jeżeli jest rodzina wielodzietna, to już musi być rodzina patologiczna. I my ten negatywny przekaz społeczeństwa chcemy zmienić. My chcemy pokazać, że rodzina wielodzietna to jest taka wspaniała rodzina, w siłę po prostu silna. Festyn zorganizowany pod hasłem Wesoła Rodzina w Zaskalu miał przede wszystkim na uwadze, aby rodzice wspólnie z dziećmi spędzili wolny czas. W tym celu zorganizowano specjalną konkurencję, w której ojcowie dosłownie nosili swoje dzieci na rękach. Jak się czujesz w takiej konkurencji? Bardzo dobrze, także odpowiada mi ta konkurencja, no, ze względu na to, że też jest dziecko nieduże, tak? No i w tamtym roku też się udało pierwsze miejsce zająć, także w tym roku dopisała też córa, jego na też ma coś z tego, a tata, jak tata, który kondycyjnie też musi wyglądać dobrze. Duża rodzina to też duże wyzwania. Rodzice starają się wedle swoich możliwości zaspokajać potrzeby dzieci i zapewnić im dobry byt. Pani Jolanta ma 7 dzieci. Jak sama podkreśla, to wielka radość, ale i obowiązek. Jak duża rodzina, to dużo problemów i dużo radości. No, co dziecko, to jest inna radość, nie? Każde kolejne dziecko to jest radość. Tak u nas było. Ustawa 500+ jest tu niewątpliwym wsparciem i zachętą do powiększania rodziny. Jednak zapewnienie bytu materialnego to nie wszystko. Ważne, aby już od najmłodszych lat krzewić w dzieciach wartości, aby wyrosły na porządnych ludzi, którzy będą wsparciem dla rodziców na stare lata. Tą informacją kończymy. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru.
Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu